Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam bo lubię I idąc za ciosem, zapraszam na kolejne otwieranki. To znowu są książki, przede wszystkim takie, które przyszły do mnie mniej więcej od czerwca do końca sierpnia. Może jakieś pojedyncze, to premiery wrześniowe. Także zapraszam do oglądania. I do sprawdzenia co też nowego pojawiło się na księgarskich półkach, kiedy my wypoczywaliśmy na wakacjach i nie śledziliśmy wszystkich premier. Na początek położyłam sobie książkę, która wyjątkowo mnie zainteresowała, a jeszcze bardziej zainteresowała mnie, kiedy teraz ją przeglądałam i czytałam o niej dokładniej przed otwierankami. To książka Małgorzaty Lebdy pod tytułem Łakome z taką piękną liskową okładką. I jest to książka o dwóch kobietach, książka współczesna. Te kobiety wyjeżdżają na wieś, ale nie jest to taka wieś, którą może kojarzymy z książek obyczajowych, że kobieta wyjeżdża na wieś, zaczyna tam nowe życie, wszystko nagle zaczyna jej się układać i jeszcze ma przystojnego sąsiada z złotą rączkę, który nie dość, że pomaga jej w domu, to jeszcze pomaga jej w sypialni. Nie, absolutnie nie. Ta książka jest zupełnie inna. Jest to książka o kobietach, z których jedna odchodzi, jedna umiera, jedna choruje. Ale to też książka o wsi, książka o innych ludziach i książka o naturze. Natura tutaj bardzo mocno splata się z losem ludzkim. Nie wiem dokładnie, jak to będzie się toczyć w tej książce, i jak wygląda narracja, ale co mnie uderzyło, kiedy zaczęłam przeglądać tę książkę, to to, że jest tu bardzo dużo, bardzo krótkich rozdziałów, takich na 3, 2, 4 strony. O, tutaj już koniec rozdziału mamy. A ja lubię takie książki, które są poszatkowane, które muszę sobie układać. Książki, w których autor daje mi jakieś obrazy i zmusza mnie do tego, żebym ja gdzieś tam w głowie te obrazy zlepiała. Tak jak nienawidzę układać puzli, tak uwielbiam właśnie książki, które muszę sobie w pewnym sensie sama ułożyć w głowie. Także łakome Małgorzaty Lebny odkładam sobie od razu na bok i postaram się je przeczytać jeszcze we wrześniu. Kolejna książka to też książka o kobietach. Ale tym razem nie jest to powieść, lecz wywiady. Pod tytułem Szepczące w ciemnościach napisała tę książkę Zofia Krawiec, a pod tytuł ma Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie zdołaliście spalić. I autorka tej książki przeprowadza wywiady nie tylko z kobietami, lecz także z mężczyznami, którzy specjalizują się w badaniu historii. Czarownic, czy też specjalizują się w tej tematyce, którą autorka pragnie poruszyć w książce? Jest to książka o kobietach, które odstają, które nie pasują do swoich czasów. Zastanawia się, czy czarownice palone na stosach w poprzednich wiekach były w jakiś sposób prekursorkami feministek, ponieważ bardzo często były to kobiety, czy to samotne, czy to wdowy. Które nie pasowały jakoś do reszty społeczeństwa, i dlatego też były oskarżane o konszachty z diabłem, i następnie sądzone za czary. Tutaj mamy takie bohaterki jak Agnieszka Szpila, albo Manuela Gretkowska, Mira Marcinów. Jest ich więcej, i tak jak mówiłam, są to wywiady. O, tutaj widać, że mamy pytania, mamy odpowiedzi, i także właśnie rozmowy z mężczyznami, specjalistami w tej dziedzinie. Także ja jestem bardzo zaintrygowana tą książką. I zobaczcie, to jest kolejna książka z Lisem na okładce. I kolejna książka z tego samego wydawnictwa znak. Ale teraz już bez lisa i kryminał przed nami. Kryminał, który jest debiutem autorki, to jest szwedzka pisarka tina. Frensted. Tak się nazywa, taka okładka, książka jak na kryminał oczywiście gruba, jak na kryminał przystało. Pod książka pod tytułem Zaginiona i na górze jeszcze mamy napis Cold Case, czyli też taka sprawa zamknięta, którą rozpatruje Archiwum X. I mamy tutaj taką sytuację, że jest rok 2018, ale 16 lat temu zaginęła pewna nastoletnia dziewczyna i teraz... W tym roku 2018, w którym dzieje się akcja książki, dochodzi do napadów na kobiety w ich domach, napadów oraz także zabójstw popełnianych przez nieznanego sprawcę. I ta sprawa kojarzy się śledczym z niezamkniętą, nierozwiązaną sprawą z Kopenhagi sprzed iluś tam lat. Wobec tego zajmuje się nią policjantka z Archiwum X. Z tego, co wyczytałam tutaj na okładce, jest to książka, która nie czyta się jak debiut. Że wyczytałam, że autorka bardzo dobrze potrafi manipulować uczuciami czytelnika i bardzo dobrze radzi sobie z różnymi sytuacjami, które sprawiają, że czytelnik robi wow. Także myślę, że będzie to książka, która nam się spodoba. Ja też zamierzam ją niedługo przeczytać. Ta książka, którą teraz mam, jest skierowana do czytelników nastoletnich. Jak wiecie, ja nie za dużo czytam książek skierowanych do nastolatków, ale ta mnie zaintrygowała, ponieważ dzieje się w kosmosie. Najbardziej samotna dziewczyna we wszechświecie. Lauren James to jest autorka i je opowiada. Ta książka o dziewczynie, która nazywa się Romy Silvert i jest jedyną członkinią wyprawy kosmicznej. Znajduje się na statku podróżującym na nową planetę. Ta podróż zajmie oczywiście bardzo dużo czasu. Dziewczyna czuje się samotnie, ale dowiaduje się, że z Ziemi wystartował nowy statek kosmiczny, który na pokładzie ma pasażera o imieniu Jay. Zaczyna z nim korespondować. Oczywiście, ze względu na to, że rzecz dzieje się w kosmosie, te wiadomości nie przechodzą tak szybko, jakby wysłała je mailem na Ziemi, lecz każda wiadomość idzie miesiącami, i też miesiącami trzeba czekać na odpowiedź, ale pomiędzy nimi zawiązuje się jakaś więź. Także jestem bardzo ciekawa, co to za książka i czy tego kosmosu trochę będzie w tej książce, czy to nie będzie tylko i wyłącznie romans, bo mnie bardziej interesowałoby. To jak żyje jej się na tym statku kosmicznym i jak przebiega podróż. Kolejny kryminał, który mam, to Rey Blanco. To jest trzecia część i ostatnia część cyklu kryminalnego, który rozpoczął się od Reyna Rocha czy od Czerwonej Królowej. Cykl ten napisał Juan Goes Hurado. No i jest to opowieść. O policjancie oraz o agence specjalnej ze specjalnymi umiejętnościami i zdolnościami, którzy rozwiązują różne zagadki kryminalne. Ta tutaj finałowa część, domyślam się, koncentruje się na przeciwniku, który pojawił się w pierwszej części i który nigdy nie został złapany. To on, tak podejrzewam, nie jestem pewna, bo. Nie ma tego nigdzie tutaj na okładce, ale podejrzewam, że Antonia teraz będzie ścigała mężczyznę, który postrzelił jej męża. Tak więc, no prawdopodobnie kolejna bardzo dynamiczna powieść z wieloma wątkami sensacyjnymi powieść, przy której czasem się uśmiechniemy, ale przede wszystkim będziemy czytać ją z wypiekami na twarzy, ponieważ są to historie, bardzo emocjonujące. Ja powiem Wam tak, że nie podzielam bardzo entuzjastycznych opinii o tej książce. No, kryminał jak kryminał. Przeczytałam ich w życiu tak dużo, że to naprawdę trzeba się bardzo postarać, żeby mnie zaskoczyć, ale to są dobre kryminały i myślę, że można je przeczytać, jeżeli lubicie dużo akcji sensacyjnej. Bo Właśnie w książkach tego hiszpańskiego pisarza bardziej stawia się na sensację niż na taką żmudną pracę policyjną. Teraz zupełnie coś innego tutaj przede mną leży. Jest to zmiana Eduarda Louisa, francuskiego pisarza, wydawanego w Polsce przez wydawnictwo Pauza. I tym razem jest to książka taka trochę grubsza niż to do czego przyzwyczaił nas Eduard Louis. Ta książka opowiada o nim samym. Ale jeszcze przybliżę Wam pozostałe książki napisane przez tego autora, ponieważ mamy tutaj bardzo piękną ściągę na okładce. Historia przemocy to pierwsza u nas wydana książka, i jest to opowieść autobiograficzna o tym, jak Edward Louis, który jest homoseksualistą, poznał przygodnego partnera, poszli do niego do domu, po czym został napadnięty. Druga powieść, koniec Edim, to jest także autobiograficzna powieść, bo on chyba tylko takie pisze, która opowiada, opowiada o jego dzieciństwie i o czasach nastoletnich. Opowiada o momencie w życiu, kiedy rozpoznał, że różni się i od swojej rodziny, i od mieszkańców wioski, że jest inny. Nie jest inny tylko i wyłącznie dlatego, że ma skłonności homoseksualne, ale Także dlatego, że chciałby od życia czegoś więcej. I to jest taka książka o przemocy w domu, ale także przemocy w szkole. Kto zabił mojego ojca? Jak sam tytuł wskazuje, jest opowieść. Jest to opowieść o ojcu autora. I ostatnia tutaj, zmagania i metamorfozy kobiety, to opowieść o matce autora. W tej książce opowiada o swoim awansie społecznym, ponieważ Edward Lewis, to jest jego pseudonim, wywodzi się z rodziny robotniczej, z biednej rodziny robotniczej, która mieszka na wsi, w której nikt nie ma żadnych aspiracji i nikt nawet nie pragnie wyrwać się z tego zaklętego kręgu. Praca. Dom, a w domu oglądanie telewizji, gotowanie posiłków, zjadanie posiłków i potem znowu praca, plus jeszcze alkohol. Edward Louis wyrwał się z tego, osiągnął coś w życiu, osiągnął dużo w życiu. Jest naprawdę znanym i bardzo dobrym pisarzem i opowiada o tym, jaką cenę musiał zapłacić za swój awans społeczny. Także no, ja jestem bardzo, bardzo ciekawa tej książki, i myślę, że będzie to uzupełnienie do tego, czego dowiedzieliśmy się o Edwardzie w poprzednich jego książkach. Teraz przechodzimy do literatury faktu. Mamy tutaj Face Makera, Facemaker, czyli historia człowieka, który stworzył chirurgię plastyczną. Autorką tej książki to Lindsay Fitz Harris, która napisała także rzeźników i lekarzy. Jest to książka o nowozelandzkim lekarzu, który jako pierwszy odważył się przeszczepiać twarz, czy też naprawiać twarz człowieka. A taka potrzeba zaistniała oczywiście po I wojnie światowej, kiedy to bardzo wielu młodych mężczyzn wracało do domu Zupełnie oszpeconych. Byli tak pokiereszowani, że często zdarzało się, że społeczeństwo chciało ich odizolować od reszty ludzi, ponieważ ich wygląd wydawał się wszystkim bardzo odrażający. To oczywiście prowadziło do wielu tragedii, począwszy od tego, że rodzina mogła się wstydzić takiego człowieka, po na przykład zerwane zaręczyny, niemożność dostania pracy itd. Więc y, mamy tutaj tego lekarza, nowozelandczyka, który jako pierwszy postanawia zająć się kwestią operacji plastycznych. I autorka pisze, że nie jest to ani biografia tego człowieka, ani też poradnik, w jaki sposób przeprowadzać operację plastyczną, lecz oczywiście została napisana na podstawie bardzo bogatej bibliografii i Przedstawia facemakera, człowieka, który pomógł innym ludziom powrócić do świata po wojnie. Mamy też tutaj taką wklejkę z fotografiami przedstawiającymi, między innymi, właśnie osoby, które przeszły taką operację plastyczną. Znowu powracamy do tematyki I wojny światowej. Mamy tutaj książkę Rausz Niemcy Między Wojnami Haralda Janera, który jest Niemcem i już napisał wcześniej książkę, która opowiadała o Berlinie po II wojnie światowej. Tutaj mamy okres międzywojenny, kiedy to gospodarka niemiecka stopniowo zaczynała się rozpędzać, ludziom żyło się trochę lepiej. Kobiety zaczęły zrzucać gorsety, rozluźniły się obyczaje, działo się bardzo dużo, czy to w kwestii obyczajowej, czy też w kwestiach politycznych, czy społecznych. I autor opisuje właśnie ten okres 20 lat pomiędzy wojnami w Berlinie, w Niemczech. Także poprzednia książka bardzo mi się podobała, więc dlatego też zamówiłam i tę. Licząc na dobrą, ciekawą i taką rozwijającą lekturę. Książka, która ma robala na układce, nie cierpię, fobie i manię, historia świata w 99 obsesjach, napisała to Kate Summerscale. No i jest to książka, jak sama nazwa wskazuje, o fobiach, czyli o rzeczach, których nie lubimy, nie chcemy, których unikamy i maniach, czyli rzeczach, które nas bardzo kuszą i które powtarzamy zbyt często. Wypisane one są tutaj w kolejności alfabety, alfabetycznej, ale nie są to suche definicje tych fobii i manii, lecz także przykłady z życia wzięte. I ja tak sobie trochę już tutaj podczytywałam i widzę, że to się bardzo ciekawie czyta, aczkolwiek Chyba taką książkę wolałabym czytać jako przerywnik, między innymi, to znaczy po kilka czy kilkanaście stron dziennie, a nie od początku do końca, bo wiecie, takie rzeczy bardzo łatwo potem pomieszać i wszystko zapomnieć. A jednak widziałam, że są tutaj fobie, które są bardzo fascynujące, podobnie jak manie. I na przykład znalazłam tutaj Bibliomanię, o której no, mogłabym sporo powiedzieć. I ostatnia książka, którą przygotowałam na dzisiaj, to wdowy Antarktydy, czyli trzy kobiety, trzy żony członków wyprawy na biegun południowy wyprawy zorganizowanej na początku XX wieku, której przywódcą był Robert Falcon Scott. I ta wyprawa, jeżeli. Pamiętacie, zakończyła się tragicznie. Wszyscy uczestnicy ekspedycji zginęli w drodze powrotnej. Co prawda zdobyli biegun, ale okazało się, że byli tam jako drudzy. Wyprzedził ich Norweg, i kiedy dotarli na ten biegun, zmęczeni, złahani, naprawdę poodmrażani i mając wszystkiego dosyć, to nawet nie odczuli tej chwili triumfu, ponieważ powiewała tam już flaga innego kraju. W drodze powrotnej potoczyło się wszystko jeszcze gorzej. Cała ekipa zmarła. I trzech członków załogi miało żony. Autorka tej książki, Wdowy Antarktydy, czyli Anne Fletcher, pisze właśnie o nich nie o tych odkrywcach, nie o eksploratorach, lecz o kobietach, które starały się, aby imiona, nazwiska ich mężów zostały zapamiętane i żeby były otaczane szacunkiem. Także taka książka, która doskonale uzupełni mi wszystkie pozostałe, które czytałam o wyprawie Falcona Scotta. Także jeżeli jeszcze nie znacie, to wydawnictwo poznańskie właśnie niedawno taką książkę wydało. I to by było na tyle. Dzisiaj ograniczyłam się tylko do 10 pozycji, ale gdy tak na nie patrzę, to one w większości bardzo mnie ekscytują i najchętniej zaczęłabym je czytać od razu. Mam nadzieję, że Wy także znaleźliście dla siebie jakiś tytuł bądź jakieś tytuły i że zechcecie się ze mną później podzielić swoimi wrażeniami z lektury. Tymczasem do zobaczenia. Widzimy się już za tydzień. Pa, 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 pa. pa.